Witam Państwa. Chciałem podziękować organizatorom za zaproszenie, szczególnie panu profesorowi Włodzimierzowi Baranowskiemu. Powiemy sobie dzisiaj, myślę, że krótko o kilku pracach, badaniach wygłoszonych na dwóch konferencjach. IUGA 2015, ICS 2015. Konferencja ICS 2015 w Montrealu, miasto w Kanadzie, w prowincji Quebec, 1,5 miliona mieszkańców, drugie co do wielkości miasto Kanady, największy port wschodniej części Kanady, główny ośrodek gospodarczy francuskojęzycznej części Kanady. Pierwsze badanie, które chciałem omówić, odpowiada na pytanie, które choroby neurologiczne mogą powodować retencję moczu. Zrekrutowano 60 pacjentek z retencją moczu. Największy odsetek pacjentek to były pacjentki cierpiące z powodu spondylozy lędźwiowej, czyli z choroby zwyrodnieniowej odcinka lędźwiowego kręgosłupa. I te 38% można podzielić na izolowaną spondylozę, to jest 26%, i spondylozę związaną dodatkowo z polineuropatią cukrzycowo-obwodową, to jest 11%. Na kolejnych miejscach widzimy zanik wieloukładowy, czyli MSA, to jest 18%. Inną przyczyną retencji moczu to są retencje indukowane lekami, czyli najczęściej antydepresanty, antycholinergiki to jest 8%. Kolejną przyczyną ostre zapalenie rdzenia kręgowego to jest 5%. Pozostałe rzadsze przyczyny to jest zapalenie opon mózgowych, zespół zapalenia opon mózgowych 3%, stwardnienie rozsiane 3%, ataksja mózgowo-rdzeniowa również 3% i krzyżowa postać półpaśca 3%. Inne przyczyny 13%. Tutaj możemy jeszcze raz na wykresie kołowym sobie zobaczyć to, co wcześniej powiedzieliśmy, czyli najczęstsza przyczyna spondyloza lędźwiowa, czyli to żółte pole z jasnozielonym, czyli 26 plus 11, to jest najczęstsza przyczyna. Kolejne badanie, kolejna praca dotyczyła analizy kosztów laparoskopowej sakrokolpopeksji, porównanie kosztów laparoskopowej sakrokolpopeksji i siatek polipropylenowych zakładanych drogą przezpochwową. Praca pochodzi z Hiszpanii, w związku z tym te koszty będą odpowiadały realiom hiszpańskim. Zrekrutowano identyczną liczbę pacjentek w grupie laparoskopowej sakrokolpopeksji, jak i w grupie kobiet z siatkami przezpochwowymi. To jest 69 pacjentek w każdej z grup. Procedura zakładania siatek drogą przezpochwową wiąże się z dłuższą hospitalizacją i z droższym implantem. Natomiast z kolei laparoskopowa sakrokolpopeksja wiąże się z dłuższym czasem operacji, w związku z tym koszty sali operacyjnej, koszty personelu anestetycznego, chirurgicznego obciążają dodatkowo tę procedurę. I zobaczmy, jak to wygląda po szczegółowym rozbiciu. W przypadku, akurat tutaj analizowano prolift i kontra laparoskopowa sakrokolpopeksja. Czas zajęcia sali operacyjnej to jest 3 godziny w przypadku proliftu średnio, ale proszę zobaczyć, minimalnie to jest 2 godziny, maksymalnie 4 godziny. To jest zajęcie, to jest nie tylko operacja, ale całe dodatkowe, wszelkie czynności dodatkowe przed operacją i po operacji. Natomiast długość operacji w sali operacyjnej to w przypadku proliftu minimalnie 100 minut, maksymalnie 180, a w przypadku laparoskopowej sakrokolpopeksji to jest minimalnie 120 minut, maksymalnie 360. Różnica jest znaczna. Oczywiście w naszych realiach to wygląda zupełnie inaczej, ponieważ w moim ośrodku na przykład operacje typu prolift wykonuje się od 30 minut do maksymalnie godziny 15, jeżeli dodatkowo jakaś procedura dochodzi związana na przykład z amputacją szyjki macicy czy z operacją środka ścięgnistego.
Teraz tak, kolejna kwestia to jest długość pobytu w szpitalu. W przypadku proliftu 3 dni, no to minimalnie, to by się zgadzało, pacjentka przychodzi przed operacją, następnego dnia jest operowana i wychodzi przy pomyślnych wiatrach następnego dnia, ewentualnie dzień dłużej, czyli 4 dni, maksymalnie 16 w przypadku powikłań, wtedy kiedy dochodzi do uszkodzenia pęcherza, kiedy trzeba zostawić cewnik na 10 dni, czasami 14 dni, wtedy rzeczywiście pacjentka musi dłużej zostać w szpitalu i takich powikłań mamy więcej w przypadku drogi przezpochwowej. Cewnikowanie pęcherza, to myślę, że nie będziemy się nad tym zatrzymywać. I tutaj mamy rozbicie na poszczególne koszty. I no nie odpowiada to naszym realiom, ale w euro, tak. To jest w euro, to jest Hiszpania. Całkowity koszt operacji drogą przezpochwową 6500 euro. W przypadku sakro cervicopexii 5900. Różnica jest, ale nie wykazano istotności statystycznej. Natomiast można stwierdzić, że na pewno laparoskopowa sakrocervicopeksja nie jest droższa. Następna praca to jest laparoskopowa sakrokolpopeksja, skuteczność i powikłania. Wybrano piśmiennictwo z lat 91-2013. Było to 28 badań, w sumie 3358 pacjentek. Follow-up średnio trwał 23 miesiące. Obiektywny wskaźnik wyleczeń po laparoskopowej sakrocervicopeksji to jest 89% i podobny subiektywny wskaźnik wyleczeń. Natomiast powikłania dyspareu neodynowo 8,6%, wysiłkowe nietrzymanie moczu 9,1%, zaparcia 10%. Najczęstsze powikłanie śródoperacyjne to jest uszkodzenie pęcherza. 1,7%, a późne powikłanie najczęstsze to jest erozja siatki 2,4%. I to jest kontynuacja poprzedniego badania. Wnioski w porównaniu z innymi operacjami terapeutycznymi. Laparoskopowa sakrokolpopeksja cechuje się znacząco wyższym obiektywnym wskaźnikiem wyleczeń oraz wyższym wskaźnikiem satysfakcji. Jednocześnie obserwujemy niższy wskaźnik reoperacji. Laparoskopowa sakrokolpopeksja może być rozważana jako złoty standard leczenia wypadania kikuta pochwy. Sakrokolpopeksja. Kolejna praca, sling przez zasłonowy u kobiet z mieszanym nietrzymaniem moczu. Zrekrutowano 86 pacjentek z mieszanym nietrzymaniem moczu, 64 po menopauzie. Średni wiek 68 lat, średnie BMI 27, follow-up średnio 57 miesięcy. I wyniki. Analizie poddano osobno wysiłkowe nietrzymanie moczu oraz naglące nietrzymanie moczu i obiektywny wskaźnik wyleczeń w przypadku wysiłkowego nietrzymania moczu to jest 83%, subiektywny to jest 81%, natomiast w przypadku naglącego nietrzymania moczu to jest 74%. Natomiast jednoczesna poprawa pod względem i wysiłkowego nietrzymania moczu i naglącego obserwowana była u 62% pacjentek. Wnioski, wyniki badania wydają się potwierdzać teorię, że u niektórych pacjentek komponenta nagląca związana jest z dysfunkcją cewki moczowej, a nie wypieracza. Dobrze, kolejna konferencja AJUGA 2015 w Nicei od 9 do 13 czerwca. Miasto na Lazurowym Wybrzeżu, liczba ludności 350 tysięcy ludności, czyli porównywalnie do Lublina. Pierwsza praca, laparoskopowa kolposuspensja w leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu. Przeanalizowano 27 randomizowanych badań. Kolposuspensji, tak, i pierwsza analiza to była kolposuspensja laparoskopowa kontra otwarta. Z tej grupy 27 badań wyłoniono 11 badań dotyczących tego porównania. To było 1300 pacjentek. Nie było znaczącej różnicy pomiędzy tymi grupami, czyli jeżeli chodzi o subiektywne odczucia pacjentek, jak i wyniki obiektywne. Natomiast droga laparoskopowa wiąże się z mniejszą liczbą powikłań kooperacyjnych oraz mniejszymi dolegliwościami bólowymi i krótszą hospitalizacją. Kolejna część tej analizy to jest laparoskopowa kolposuspensja w leczeniu
wysiłkowego nietrzymania moczu i porównywano laparoskopową kolposuspensję kontra sling podcewkowy. Z tych 27 badań randomizowanych wydzielono 8 badań, które obejmowały 412 pacjentek. 7 badań dotyczyło slingu zaułonowego i tylko jedno badanie slingu przezasłonowego. I subiektywne krótko- i długoterminowe wskaźniki wyleczeń, brak znaczącej różnicy pomiędzy procedurami, powikłania okołooperacyjne, brak znaczącej różnicy, laparoskopowa kolposuspensja, dłuższy czas operacji i dłuższy czas hospitalizacji. Kolejna praca odpowiada na pytanie, który poród odpowiedzialny jest tak naprawdę za uszkodzenie dna miednicy, za uszkodzenie z zewnętrznego zwieracza odbytu i dźwigacza odbytu. Przeanalizowano dane 193 pacjentek, oceniono, pacjentki zbadano po 23 latach od pierwszego porodu. Do oceny użyto kwestionariuszy, oceny przez ginekologa w skali POP-Q oraz oceny ultrasonograficznej przez wargowej w pozycji leżącej w spoczynku w trakcie maksymalnego skurczu mięśni oraz w trakcie próby Valsalvy. Nie stwierdzono istotnej różnicy w częstości występowania awulsji dźwigacza odbytu i uszkodzeń zewnętrznego zwieracza odbytu pomiędzy pierworódkami a wieloródkami rodzącymi drogą pochwową. Większość awulsji dźwigacza i uszkodzeń zewnętrznego zwieracza odbytu wydaje się być spowodowane przez pierwszy poród pochwowy. Kolejna ciekawa praca na temat obiecującej rośliny. Ekspresja receptora kannabinolowego ulega zmianie w pęcherzu nadreaktywnym. Okazuje się, że ekspresja tego receptora jest zmniejszona u pacjentów z nadreaktywnością wypieracza. Sugeruje się potencjalną rolę agonistów kannabinoidowych w leczeniu nadreaktywności pęcherza moczowego. Operacje pochwowe z użyciem siatki kontra brzuszna lub laparoskopowa sakrokolpopeksja, powikłania. Badanie dotyczyło pacjentek z defektem szczytu pochwy pomiędzy latami 2008-2013 w grupie pacjentek operowanych drogą pochwową z założeniem siatek polipropylenowych. Do tej grupy zakwalifikowano 29 tysięcy pacjentek. Do grupy laparoskopowej sakrokolpopeksji 8 tysięcy pacjentek, natomiast do grupy brzusznej otwartej sakrokolpopeksji zakwalifikowano 5 tysięcy pacjentek. I tak, konieczność usunięcia lub wycięcia fragmentu siatki częściej obserwowano w grupie pacjentek operowanych drogą przezpochwową. Zespół bólowy miednicy mniejszej, dyspareunia, częściej w grupie laparoskopowej i brzusznej sakrokolpopeksji. Natomiast reoperacje z powodu defektu szczytowego częściej w grupie pacjentek operowanych drogą przezpochwową z założeniem siatek polipropylenowych. Dziękuję za uwagę.